Cześć, witam Was na kanale Pana Lisa. Dzisiaj robimy makijaż. Czy to jest kanał beauty? Nie. Czy ja umiem robić makijaż? Nie. Ale jest to kanał o przygodach moich i... Kundla. I tak się złożyło, że od jakiegoś czasu chodzę na zajęcia taneczne i mam taką super możliwość niesamowitą, że mogę wystąpić w spektaklu taneczno-teatralnym. Ponieważ jest to taka niewielka, alternatywna scena, to makijaże, kostiumy musimy sobie zapewnić same. A ponieważ wierzcie mi, ja naprawdę nie jestem specjalistką od make-upu, to jest to dla mnie wielkie wyzwanie i chciałabym, żebyście Wy towarzyszyli mi w tym wyjątkowym momencie przy makijażu próbnym. Super. Bo jutro mam zdjęcia do tego spektaklu, takie promocyjne i muszę już się zrobić na bóstwo. Klimat garderoba lat 30., więc takie jakby diwy, muszę zrobić makijaż wieczorowy. Coś jakby chyba smokey eye, tak mi się wydaje. Nie musi to być makijaż stricte z lat 30., bo wiem, że dziewczęta, kobiety wtedy miały takie łuki zamiast brwi. To jest po prostu makijaż wieczorowy, on nie jest takim odwzorowaniem 1:1, stroje bardziej chyba będą. Zatem przede mną dwa wyzwania. Wyzwanie numer 1, make-up i fryzura jeszcze, to też właśnie, no właśnie, fryzura. Muszę jakąś tą lokówką? Wyzwanie numer 2. Muszę nauczyć się chodzić w takich butach. Czy ja umiem chodzić w takich butach? Nie. Dobra, jedziemy. Mam tu jakąś taką bazową tapetę na mordzie, więc spróbuję zrobić po prostu to smokey eye. Nie chcę przedłużać. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Ja się zatrzymałam w makijażu w latach 90. Prawdę mówiąc, ostatnio oglądałam jakiś taki tutorial na YouTubie. Nie tutorial, raczej to był antytutorial. To był film typu jak malowałam się w latach 90. Oglądałam to myśląc... Tak, właśnie tak! Tak się już nie robi? I wyobraźcie sobie, ta dziewczyna, która to prowadziła, spróbowała skompletować kosmetyki z tamtych lat. No i nie udało jej się, bo już ich nie ma na rynku. Natomiast ja, oglądając ten film, co chwilę stwierdzałam, tak, mam to. To też mam. I też mam to, mogę wam pokazać. O nie, widać mój... O nie, widzieliście mój dres. No dobra, to przy okazji pokażę wam najlepsze skarpety do tańca współczesnego. Zobaczcie, takie cienie. Zestaw Miss Sporty, który się skręcało. Puder Pierre René. Takie coś. Dobra, szukam w internecie. Szukam w internecie tutorial. Miniu, kochany mój. Dobra, szukamy razem z moim asystentem na YouTubie. Smokey Eye. Pierwszy wynik z wyszukiwarki. Smoke Weed Everyday. Smokey Eye dla początkujących. Klasyczny makijaż wieczorowy. Przydmione kocie oko. To chyba coś dla mnie. Maksineczka. Okej. Okay. Takie białe coś. Ja mam takie korektor. Nakładamy. Aha, no właśnie, zakleiłam lusterko z drugiej strony, żebyście nie byli narażeni na dziwne widoki. I jest taki ryj, gdyż ja szanuję moich odbiorców. Super. Może jeszcze trochę? Nie wiem, może dołożę więcej, żeby było lepiej. Mam puder sypki i mam, nie mam dużo pędzli, chociaż mam dużo pędzli. Miałam kiedyś jeden, a teraz mam 4. Ta kobieta tak tym pędzlem macha tu. Przyznam wam szczerze, że raz kiedyś w życiu próbowałam takie smokey eye zrobić. Kupiłam specjalnie do tego taką paletkę, jakąś taką firmę X. I tu z tyłu, w środku była instrukcja i to nie wyszło dobrze. Może coś źle robię, może coś źle zrobiłam. To pewnie moja wina. Teraz pewnie dowiem się, co robiłam nie tak. Zaznaczyć zewnętrzny kącik i pogłębić również cień w załamaniu. Załamanie? Tak, w załamanie. Załamanie to jest najlepsze określenie. Ale ja nic tu nie widać. Nic nie widać. Shit. Złe nałożyłam, złe. Czy to ma znaczenie? Nieważne. W załamaniu. W załamaniu życiowym. Korektor mi się teraz na palce zrolował. Korektor się zrolował. Przepraszam, że tak trzęsie, ale to jest konstrukcja taka z deski do prasowania. To jest jakiś bronzer. O, nie. Dobra, teraz ciemne. Tylko czarne. I srebrny. Wow! Trochę go cieniłem w tym miejscu. Shit. Wow, mieszam taki srebrny z brązowym. Nie. Posuwam się tutaj trochę wzdłuż załamania. Okej. Okay. To niedobrze chyba było jednak błąd. O, Jesus, jakie ciemne. Jak te kobiety to robią? Coś tam umiem namalować farbami i pędzlem, ale to jest zupełnie co innego. Ps. Jakieś plamy wyszły. Wow! Teraz tu. To w ogóle nic z tego nie widać. Czy wy cośkolwiek tu widzicie? Dobra, robię czarny.
Wow, o, wow. Wszędzie mam to teraz. Nie no, ona już ma tu małe dzieło sztuki. To nie wygląda tak jak u tej kobity. O jeny, to chyba nie tak. To chyba źle. Shit. Może wezmę ten jasny. I zobaczymy. Która jest pędzem do blendowania. Rozcieram tutaj wszystko powyżej załamania. Bardzo ładnie nie pani to zrobiła. Na dolną powiekę i tak mniej więcej do połowy długości nałożę też ten właśnie ciemny brąz. Może tak blendować będę tak. Na dolną powiekę. Ja już mam na dolnej powiece, bo mi spadło. Ona tak wszystko tak pięknie rozciera. Czy mi się wydaje, czy moje worki pod oczami są już po prostu największe? Czy to tak miało być? Nie sądzę. No może tutaj odrobinę korektora? Korektor to mam. Odrobinę korektor. To już było, ale okej. Okay. Ufam tobie. Teraz cień brokatowy. Mam jakieś takie błyszczące tu. Iskrzy się muszę pięknie. Nic mi się tu nie iskrzy. Może więcej. More is more. Okej, teraz coś na dół takiego. O, shit. Pełen profesjonalizm. Super. Dobra, klepię dalej. Klepię moją makijażową biedę. Odpadła mi głowa! Jest tu. Wow! Tym samym pędzlem, tylko lekko wytartym. Ja nie mam takiego pędzla. No nie wiem, zobaczę w farbach. Trochę więcej mam takich pędzli i może coś takiego znajdę. Działa chyba. Pełen profesjonalizm. Super. Wow. Ten pędzel jest chyba trochę duży. Au. Ta kobitka tak rozciera co chwilę czymś, ja mam tylko taki pędzel. Ona ma taki malutki, ale... Czy to ma znaczenie? To się okaże. Teraz kocie oko. Mój pędzel to farb. Daje radę całkiem. Chyba. Ale jestem głodna. Postaram się tego nie skrawić już bardziej. Okej, okay, pierwsza część jest już za nami. Gościła u mnie Maksineczka w komputerze. Piękne robi rzeczy. Piękne. Uwierzcie mi, tak jak to widzicie, to tak nie wygląda. To bardzo ładnie wygląda u niej. To nie tak jak tu. Shit. Może kiedyś. A teraz druga część. Takie coś, czego ja nigdy nie używałam, nie mam pojęcia i wiem, muszę sprawdzić, jak to się robi. Okej, okay, tym razem zapraszam do siebie Ewę Red Lipstick Monster. Cześć, w tym filmie powiem. Cześć. Najpierw dobrze wytuszować. Mam tusz. Mam po wielu latach nieużywania. Kupiłam właśnie, żeby mieć do spektaklu. No dobra, tuszujemy. Chociaż jak się tuszuje, to chyba każdy wie. No dobra. Co dalej? Co dalej, Ewa? Mam to i jest za długie, więc obcinam kawałek. Tada. O, ups. Podobno dobrze nałożyć tu. Jaki piękny kolor. Ale potrzebujemy 30 sekund. Dobra, druga para. O Jezu, jak mi burczy w brzuchu. O, ale burczy. Jeny, jakie to jest śmieszne. Ja w ogóle siebie, ja nie znam swojej takiej twarzy wymalowanej. Chciałam powiedzieć, że but jest cały czas z nami pod ręką. Ale naprawdę w porządku udało się to zaaplikować, bo ja w ogóle nie czuję tych rzęs. Zrobiłam to pierwszy raz. Pełen sukces. Dziękuję Ewa serdecznie za super tutorial. I wiecie co, chyba wyglądam trochę bitchy. Postać, w którą się wcielam, jest sympatyczna, ciepła, serdeczna i miła. I ja nie wiem, czy to jest dobry makijaż dla właśnie takiej osoby. Co wy o tym myślicie? To wszystko na dzisiaj. Zapraszam was serdecznie do odwiedzin w lisim sklepie. Niedawno pojawiły się takie świeżynki dla wszystkich dziewcząt fit, wysportowanych trochę lub mniej. Taki trochę instruktażowy, trochę krzypiący i motywujący plakat. Więc jeśli dziewczyny umiecie sport i panowie, to zapraszam do odwiedzin i do zakupów. Dzięki.
Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że dotrwaliście lub dotrwałyście do samego końca. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłyście mimo wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji, do zostawienia łapy w górę, jeśli byliście ze mną i rozumiecie, albo jeśli nie wiem co, jeśli film Wam się podobał, a jeśli macie do mnie jakieś pytania lub chcielibyście, żebym nagrała jakiś konkretny film, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Dobra, dziękuję serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa!